Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra Ali Akcza strzela do Jana Pawła II. Czy był samotnym zabójcą? Czy działał na czyjejś zlecenie? Jeśli tak, to na czyje? Dlaczego doszło do zamachu na Jana Pawła II, papieża Polaka? O tym dziś w Sekielski Online. Ja nazywam się Tomasz Sekielski, a moimi gośćmi są autorzy książki w Czerwonej Sieci. Książki, która jest zapowiadana jako powieść sensacyjno-szpiegowska o zamachu na Jana Pawła II, Marcin Faliński. Dzień dobry i Dobrze. Rafał Barnaś. Marcin Faliński jest byłym funkcjonariusz, oficerem agencji wywiadu. Tak. 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 Rafał Barnaś jest historykiem z wykształcenia. Tak jest. Tak, bo tak zerkam tutaj sobie na wasze notki jeszcze biograficzne, że czegoś nie pokręciłem. Zaraz o książce, ale najpierw chciałbym zareklamować coś jeszcze jednego. Dostałem od Marcina Tyca soki z natury.pl, taką oto flaszeczkę. Bezalkoholowy napój mszalny. Wersja limitowana specjalnie do tej książki, dodana. Pięknie się komponuje. To jest napój bezalkoholowy, a więc mogę go otworzyć. Wypiliście? Oczywiście. I co smakowało, bo ja jeszcze nie piłem. Bardzo. Jest naturalny, więc jest kwaskowy. Kwaskowy. Mhm. Osłodziłeś sobie whisky? No pr... można powiedzieć, że do... na przykład. Myślę, że do, do, do wersji sour by pasowało. Tak. Mhm. A ty, Rafale? Tak. Sam soczek czy? Sam soczek. Tak. Sam soczek. Alkohol nie, nic, z tych rzeczy. Bardzo dobrze. Ja szkoda, szkoda tutaj. Wiem. Poza tym jesteśmy w Sekielski Brothers studio, gdzie mój brat rozmawiał na łogach. O, Więc tym bardziej nie należy reklamować alkoholu. E, proszę bardzo. Proszę. Okay. Soczek nalewam. E, Marcin Tyc, bardzo dziękujemy za e, napitek do e, tegoż programu. No, warto dodać, że... A ja z gwincika. <grym> <grym> warto dodać, że, że y, skąd to się wzięło w ogóle, skąd pomysł na ten sok. Tak. Mianowicie Marcin y, nas... Jeszcze przy operacji Retea z Markiem Pozubalem zainspirował do tego stopnia swoim zaangażowaniem w produkcję takich soków, że postanowiliśmy umieścić y, takiego właśnie Marcina w Brazylii, mhm. w sadzie y, w środkowej Brazylii. A, czyli to jest takie podziękowanie. Tak, dla Marcina, który. Nie, to dla was. To dla nas, a, ale. Jednocześnie, ale podziękowania dla Marcina, który nam w operacji Retea podrzucił taki, taki motyw. Książka w Czerwonej Sieci. Moskwa, wrzesień 1980 roku. Na tajnym spotkaniu w siedzibie KGB zapada decyzja o przeprowadzeniu zamachu na Jana Pawła II. Na wykonanie zlecenia oficerowie mają pół roku. Rusza Zakrojona na szeroką skalę akcja werbowania współpracowników z różnych stron świata. Wykorzystując ludzkie słabości, problemy finansowe czy ortodoksyjne poglądy, Rosjanie szybko tworzą specjalną grupę, w której skład wchodzą Polak, Turek, Bułgar, Szwajcar i Francuz. Dzieli wszystko pochodzenie, osobowość, status społeczny, wiek, ale łączy wspólny cel uciszyć papieża i co za tym idzie powstrzymać zmiany zachodzące w bloku państw wschodnich. Rozpoczyna się gra, której finał będzie miał miejsce w maju 1981 roku na Placu Świętego Piotra. To jest krótka zapowiedź tego, co w książce. Przeczytam jeszcze rekomendację Ewy Ewart, która tę książkę poleca, znana dokumentalistka. Marcin Faliński i Rafał Barnaś oferują świeżą perspektywę na główne wątki zamachu na życie Jana Pawła II. To wydarzenie, wokół którego wciąż są pytania bez odpowiedzi. Znane fakty i pozyskane przez autorów nowe, bezcenne informacje, kamuflowane przy pomocy fabuły, przenikają się nawzajem, ujawniając misterną grę międzynarodowych wywiadów i skandale w Watykanie. Umiejętnie budowane w narracji napięcie, znajduje w powieści zaskakujący finał, do którego doszło w maju 81 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie. E, tyle rekomendacja Ewy Ewart, i tyle taka zajawka, e, o czym ta książka jest. Ile w tej książce, e, Rafale, jest fikcji, a ile jest prawdy? To znaczy, e, oczywiście, jest to powieść, więc my sobie mogliśmy pozwolić na pewnego rodzaju y, przedstawienie jakby dopisanie historii, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować, gdybyśmy pisali książkę dokumentalną. Natomiast do tej książki w ogóle zainspirowało nas kilka spraw, a między innymi poznanie nowych dokumentów i nowych okoliczności, które wcześniej w ogóle nie były brane. Co to za dokumenty i okoliczności? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wątek bułgarski, Wątek bułgarski, który jak do tej pory był powtarzany jako mantra, że bułgarzy byli organizatorami tego zamachu, że oni jak gdyby do tego doprowadzili. My nawiązaliśmy współpracę z takim dziennikarzem bułgarskim Krasimirem Krumowym, który przesłał nam dokumenty, które pokazują skalę dekonspiracji wywiadu włoskiego w Bułgarii w między 1969 a 1974 roku. I to była największa dekonspiracja wywiadu włoskiego w historii, kompromitacja wręcz można powiedzieć, gdzie wezwany ambasador do MSZ-u bułgarskiego stracił przytomność z wrażenia. I dlaczego to jest takie ważne? To jest ważne dlatego, ponieważ y, kiedy był zamach, kiedy było prowadzone śledztwo, y, prawdopodobnie Włosi chcieli się zemścić za to. Bo I dlatego skierowali tak. w kierunku oskarżenia jest, w kierunku Bułgarów. Tak? tak, i to jest właśnie, jeżeli później śledziliśmy dokładnie dalsze losy oskarżonych, między innymi Antonowa, który był najbardziej tutaj osobą taką, no, starano go wrobić się, jak się później okazało, to się nie trzymało kupy wszystko. Antonow zmarł w odosobnieniu, w biedzie, dostał jakąś rentę, taką bardzo niewielką, przez rząd bułgarski, i gdyby on był oficerem wywiadu, i gdyby on był faktycznie y, w jakiś sposób zaangażowany, to to jest pierwszy, jak gdyby, taki pierwszy, pierwszy punkt, to wtedy y, służby nie zostawiłyby go sami, bo wtedy morale wszystkich oficerów by tam spadło. Bo on zostałby, jak gdyby, tak na pastwę losu zostawiony. Ale jest jeszcze jedna ważna sprawa. Y, właściwie najważniejsza w tym wszystkim. On został uniewinniony przez ten y, sąd y, w Rzymie, we Włoszech, y, z braku dowodów. I teraz co się okazuje? Okazuje się, że później... Wszystkie inne śledztwa, które były prowadzone między innymi przez IPN, one ten wątek pogłębiają. To znaczy w tym sensie, że informacja, którą teraz można znaleźć w internecie, ona mówi, że jeden z prokuratorów odnalazł informację, że Antonow był tajnym współpracownikiem wywiadu bułgarskiego. No ale skoro był pracownikiem linii lotniczych w Rzymie, to musiał być. Więc to, ta informacja nic nie wnosi, ale jednocześnie w tej narracji, która wcześniej była skonstruowana, ją Umacnia, gdyby uwiarygadnia. Drugą sprawą, dużo bardziej taką interesującą dla nas jako Polaków, jest Wątek Polski. Mianowicie ja przy wcześniejszych publikacjach współpracowałem z Edwardem Kotowskim, oficerem wywiadu PRL w Watykanie, który no, jest jednym z najbardziej znanych, cenionych oficerów wywiadu, wywiadu białego tak zwanego. Po prostu tam był bardzo, bardzo Wpływową osobą, jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji w Watykanie i w Rzymie, obracał się na szczeblach bardzo, bardzo wysokich. I on nigdy prawdopodobnie by nie powiedział tego wątku polskiego, gdyby nie został zdekonspirowany w 2009 roku. Kiedy został zdekonspirowany w 2009 roku i kiedy się wybronił z, tej, z tego oskarżeń, ponieważ został zdekonspirowany jako jedna z osób, która. Przygotowywała, pomogła przy przeprowadzeniu zamachu na Jana Pawła II, ponieważ prowadził agenta o pseudonimie prorok, który się do tego przyczynił. On się mhm. później z tego wybronił, ale później on powiedział: Dobra, no słuchajcie, wątek Polski była, ale nie taki jak ja tutaj, jak mnie oskarżaliście. Bo wątek polski był związany z domem Pielgrzyma polskiego na Via Pfeiffer. czyli znaczy, to był dom pielgrzyma. My to wciąż te zmieniliśmy troszkę nazwę, bo wiadomo, to jest powieść. Yy, a, yy, a z znaczy... domem Pielgrzyma wiadomo, kto był związany. Tak. tak. To za chwilę o tym pewnie. Tak. I właśnie tutaj nie chcę też przedłużać, ale to jest bardzo fascynujące, ponieważ kiedy my z Marcinem się zajęliśmy badaniem tej sprawy, yy, doszło do, taki logiczny ciąg, prowadził nas, że to nie było tutaj, nie mogło być przypadku. Jest też jedna historia bardzo taka smutna i taka, um, powiedziałbym, miłosno, nieszczęśliwej miłości, ponieważ y, prawą ręką szefa tego y, domu pielgrzyma. Ko o, ojciec Konrad Heimo. Nie, ale... wtedy to, Był, on tam pracował. Tak tak tak, 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 ale to jest jeszcze inna. Znaczy, dl dlaczego mówię, że głośny. Y Głośny tak. Dom Pielgrzyma, ponieważ, a, no tak, tak, ponieważ tak. później przez lata. E, on rozsławił to on był, roz, on, on był szefem tego e, domu Pielgrzyma, tak. a jego kariera zakończyła się wielkim skandalem, gdy okazało się, tak. że był tajnym współpracownikiem e, bezpieki. Tak jest, tak jest. Konrad Hejmo, i przede wszystkim też tutaj jeszcze o niego chodzi, e, rozpoczął współpracę z lakarem słynnym, polskim nielegałem w Niemczech, który zwerbował go jako z jak gdyby był. Czyli on nieświadomie jak gdyby przekazał informacje, które i tak później trafiały do Polski. No nieświadomie, jak nieświadomie. Tam są, Czy, są dyskusje, są, okay, co na temat jego rozumiem. nieświadomości. Ale to już nie o tym jest, aha, 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 ta książka to jest trochę wątek poboczny. No to wróćmy do tego domu pielgrzyma. Tak, ja to jeszcze pokrótce przedstawię. Chodzi o co? Chodzi o to, że ten szef tego domu pielgrzyma, jezuita, yy, Kazimierz Przydatek, yy, on pewnego dnia przyprowadził taką młodą dziewczynę do Edwarda i z prośbą, żeby przyspieszyć wyrobienie jej paszportu. ona kocha bardzo takiego cypryjskiego lekarza. Ten lekarz jest bardzo z niej zakochany. Ona w nim tam pokazywała zdjęcia plaża na Cyprze. Tam jest jej dom. Rodzina już drobi nogami, żeby po prostu ją, żeby ją zaakceptować. poznać, zaakceptować. No ale Edward pyta, mówi no ale dobra, no ale słuchaj, no ale się nie boisz? czy to muzułmanin? Nie, on w ogóle kocha papieża. On w ogóle, oni jego koledzy chodzą z nami, ja ich tutaj jestem przewodniczką, bo ona była, zajmowała się pielgrzymkami, no czy Polakami się opiekowała. I ona ja ją zabieram, go tutaj, tam, chodzimy, tutaj, chodzimy. No i Edward mówi, no ale jak to, przecież to są muzułmanie. To nie, oni kochają papieża. No i teraz co się okazało? Nastąpił zamach wkrótce później, tajemniczy y, Cypryjczyk znikł. Przystojny. Przystojny tak. w ogóle, a dziewczyna y, znikła również. I co się okazało? Dziewczyna y, trafiła do zakonu. Czy świadomie, czy chętnie, czy, czy została ukryta przed światem, tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Udało się zweryfikować z dwóch źródeł, że ona faktycznie jest i do tej pory żyje. Jest to bardzo smutna historia, więc my jak gdyby nie drążyliśmy, bo ona do sprawy nic nam nie wnosiła pod względem takim. Prawdopodobnie była tylko takim trybikiem nieszczęśliwym w tej całej sytuacji. A co się działo później kiedy papież przeżył, pierwszą rzeczą, którą zrobił, to pozbył się jezuity. Szefa. Tak, do domu Szefa. Decyzja osobista to bardzo ważna. Tak. I teraz my dotarliśmy do informacji, że tam panował wielki chaos. Jesteśmy w stanie przypuszczać, że to był chaos deterministyczny, czyli potrzebny komuś. Jak gdyby ten bałagan miał tam pewnego rodzaju. No ale, ale to by wskazywało, znaczy decyzja Jana Pawła II wskazywałaby na to, że on wiedział o, o tej intrydze, tak? Więcej niż coś, sam, sam mówił. Coś mógł wiedzieć. Jest, jest, jeśli chodzi o to, czy, czy Jan Paweł coś wiedział. My jeszcze inny wątek poruszamy, francuski. To jest taki wątek, który jest w ogóle nieznany albo mało znany, albo niepublikowany. Mianowicie przed zamachem na Jana Pawła II przyjechała specjalna misja oficerów wywiadu francuskiego do Watykanu z informacją, że jest przygotowywany zamach na niego. I teraz tak, tą informację zlekceważono. To znaczy ani włoskie, ani watykańskie służby nic z nim nie zrobiły. Nie wprowadzono żadnych nowych procedur, nie ograniczono aktywności papieża, publicznej aktywności, no nic się nie stało. Um... Możemy się, możemy się tak zastanawiać, bo to się wpisuje w ten, mm -hmm. w ten chaos, że być może jednak były, były siły, były grupy osób, no na pewno y, służby również w tym były zaangażowane, żeby po prostu to tak było, mimo że są ostrzeżenia. I myśmy weszli w tą no, ale informację. Tak, ale, ale to, by, to poczekaj, przepraszam, tak. Marcinie, tylko że to, to oznacza, że, że no, ty wiesz lepiej ode mnie, hmm. od nas, ze hmm. swojej praktyki zawodowej że jeśli przyjeżdża przedstawiciel niewrogiego, niewrogiej służby... No, przyjaznej nawet można Nawet by tak, no, ale tak. powiedzmy, że nie jest wroga, tak? tak? Przyjeżdża przedstawiciel służby specjalnej z informacją, że może dojść do czegoś niebezpiecznego, tak? Grożącego życiem przywódcy kraju, ważnemu politykowi, czy... no. Komukolwiek, jaki, jakiś zamach na terenie danego kraju, no to jeśli służby to bagatelizują, to albo są nieprofesjonalne, albo biorą udział w spisku. Trzeciej możliwości nie ma. Ym, tak, tylko że tu mówimy, że biorą, ym, tu mogą być nieświadome. Mamy tutaj, ta, ta bierność tych służb może być, po pierwsze, wykluczyłbym nieprofesjonalność, bo mówimy i o włoskich służbach, i watykańskich, mm. i nie mówimy o jednym oficerze, tam było kilku pułkowników wywiadu, poważne osoby przyjeżdżają, to jest delegacja, to nie jest jeden. To, to nie są koluarowe to, rozmowy. No właśnie. Y, w związku z tym albo otoczeniu Jana Pawła II zależało, żeby Jana Pawła II po prostu wyeliminować. Wystawić. Wystawić, albo. Radzieckie służby dotarły do takich osób, które nie podejmowały żadnych działań. A dlaczego o tym mówię? Jeszcze tylko szybko ten francuski wątek, skąd on się w ogóle wziął? Okazało się, że Francuzi dowiedzieli od swojego agenta w służbach rumuńskich o tym, gdzie w ogóle służby rumuńskie nie występowały dotychczas jako, jak, jako jakikolwiek gracz w tej sprawie. A to by oznaczało, biorąc pod uwagę, że sztazji w tym też była, że jednak radzieckie służby penetrowały czy rozpoznawały możliwości wykorzystania obcych służb albo do przeprowadzenia akcji, albo do zamaskowania tej akcji. W każdym razie mamy tu trzy służby, no nie mówiąc o radzieckiej KGB, ale mówimy o rumuńskiej, o bułgarskiej i o niemieckiej. Tu Rafał pewnie powie o tym wątku właśnie słynnego ochroniarza papieża. A propos bezczynności służb. Znaczy to jest bardzo skomplikowane. Przede wszystkim musimy zaakcentować jedną po, rzecz. Dobrze, ale poczekaj, żebyśmy trochę uporządkowali, Aha. żeby nasi widzowie Dobre. Dobre. nie zgubili się w gąszczu hipotez. Czyli tak, decyzja zapada na Kremlu. Tak, tak. I jest przekazana do wykonania Sztazji. KGB. Znaczy, no, 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 KGB, ale KGB jako podwykonawca. No tak, szuka sobie my, do różnych czynników. Oni mogą o tym nawet nie wiedzieć, co robią, w sensie są trybiczni. Okay, ale, ale wiadomo, że KGB ma, ma, ma przełożenie e, no, mocno, tak. mocne na Stasi. Poza tym, Sztazji słynie ze swojego profesjonalizmu, jest, jest bardzo, nie, nie, nie jest wielką służbą specjalną, ale jest znakomicie zadowolony. No, ma na zachodzie Europy z możliwości. Słynny Markus Wolf, tak. e, e, szef wywiadu mhm. wschodnio niemieckiego mhm. przez lata, człowiek dobrze przyjmowany w Moskwie po 80 latach. Zaprzyjaźniony minut. przede wszystkim, to jest ważne. Ta, to prawda, e, więc e, trafia zlecenie, czy to wprost, czy jakoś zakomuflowane do Sztazji okay. zapewne i to Sztazji później e, linkuje do, bu, do, do Bułgarów i Rumunów. Tego, tego nie wiemy, czy szło to bezpośrednio. Nie jesteśmy w stanie teraz tego mm. ustalić. Ale, ale nie wykluczone że mogło iść tak, ale mogło też iść tak zwanym obiegiem, że py, że Sądowanie następowało... Przetarg y, ruscy ogłosili po prostu. Można by to tak nazwać. Kto da więcej może no, na tej kto, zasadzie. Kto da większą gwarancję tak, wykonalności. I teraz jeszcze jedną rzecz warto zaakcentować a propos ZSRR, czyli szefa KGB Andropowa. On miał obsesję na punkcie utraty płynności albo wpływu na... Albo inaczej. On miał obsesję i bał się rewolucji. On doświadczył tej rewolucji, to jest bardzo ważne pod względem takim, żeby poznać jego psychikę. On doświadczył roku 1956, kiedy był ambasadorem ZSRR w Budapeszcie i zobaczył, że ta władza socjalistyczna ona nie jest taka silna, że ci Węgrzy potrafili weźwieszać tych wszystkich aparatczyków na latarniach. Kolaborantów. kolaborantów. Tak. Jego no, to... potrzebna interwencja Moskwy była Tak, na... jego to, przera... jego to generalnie... przeraziło. Mhm. Więc on miał, um, on miał taki jak gdyby. Miał powód, żeby reagować szybko. Papież Polak w tamtym czasie, w 78 roku, to było dla nich coś, co mogło zaszkodzić postępom demokratycznym w krajach Europy Wschodniej. Ba bali się. Bali się. Oni A, się, bali, się bali. Że, bali się, że na przykład Polska się zacznie była tak i, te, i to, że papieżem jest Polak, sprawi, że właśnie tak. nagle Polska się zbuntuje, a za Polską pójdą kolejne kraje. I, tak. i ta cała taka akcja... Jest, taka nasza jest teza mm -hmm. I, i co mm -hmm. jeszcze można by dołożyć, jeśli chodzi o, o sztazy, że, że ochroniarzem, e, ochroniarzem papieża, który trzyma papieża po, po, po zamachu, po, po Zasłania ciałem, tak. ciałem. on kilka lat później e, ginie w niewyjaśnionych okolicznościach na terenie Wanytykanu, ginie jego znaczy precyzuje może, w 98. 8, tak, ale to, no, no już, to mhm. jest dłuższy czas. Mhm. W każdym razie yy, okazuje się, że i ginie jego żona i jego kochanek. Domniemany, ale który Domniemany, okazało się nie tak. był kochankiem, jak się później okazało. Ale, ale trójka cała ginie w Watykanie. I to jest, i to jest historia, która jest bardzo przemilczana przez wszystkich. Ona się wiąże ona w sposób pośredni bardzo z, z tym, o czym piszemy w książce, czyli o. Tym, co doprowadziło do zamachu na Jana Pawła II. Natomiast ten temat jest jak gdyby wyautowany z analiz i z jakichś takich poważniejszych publikacji. Oczywiście, znaczy, Batykan słynie z, z umiejętności ukrywania pewnych spraw, tuszowania, e, e, zmowy milczenia. Tak naprawdę za Spiżową bramą jest potężne bagno, e, tak. którego, któremu, którego nie udało się e, oczyścić ani e, papieżowi Polakowi. Ani teraz nawet Franciszkowi, który dobrze zaczynał, a propos, próbował zaczynać, a propos finansów kościelnych i Banku Watykańskiego. A jest, jak, a jak jest, kończy, y, widzimy wszyscy, nie jest w stanie powiedzieć, kto jest zły, a kto dobry Na w wojnie. wojnie w Ukrainie. I to jest żenujące. Został się to, uwikłany, robimy. prawdopodobnie, Ta. bo oni mają tendencję uwikłania. W to, to, jest, to, jest, to jest straszne, ale dobrze, ale wróćmy do tego, bo to jest bardzo pasjonująca teoria. I z Waszych ustaleń. Czy jestem polski wątek, jest francuski, o którym uh -huh. mówicie, i rozumiem, że kto według waszych ustaleń, czy też waszej hipotezy, sięga po Ali akcze? ali czy na pewno w tym są y, bułgarzy. Udało nam się do takich ciekawych materiałów czy informacji dotrzeć, jak bułgarzy funkcjonowali na styku z Grecją czy z Turcją. Jak Amerykanie organizowali obozy filtracyjne dla tak zwanych uciekinierów, ale, ale ci uciekinierzy też byli współpracownikami czy oficerami kadrowymi wywiadu bułgarskiego w związku z tym y, mniejszość turecka w Bułgarii. To wszystko powodowało, że te relacje bułgarsko-tureckie, te możliwości, jakbyśmy powiedzieli, operacyjne y, Bułgarów na kierunku tureckim były, zna, y, były znaczne. Mhm. To jednak była ta, y, Turcja, to jednak i do dzisiaj jest taką bramą na Bliski Wschód. Zresztą Bułgarzy przez tą bramę y, operowali dalej, na, właśnie w tych latach na, na, na Bliskim Wschodzie. W związku z tym y, myślimy, że Bułgarzy mieli tu za zadanie przede wszystkim, to jest taka hipoteza oczywiście, zrobić przynajmniej taką maskirowkę, działania pozorowane, y, względnie mogli działać zupełnie nieświadomie, kierowani umiejętnie przez, przez Sowietów. E, Okej, okay, czyli według Was to oni y, znajdują czy tak? Znaczy, tutaj jest bardzo ciekawa jeszcze jedna sprawa. Mm -hmm bo to jest tak skomplikowane, żeby to jak gdyby nie chcemy też tak mieszać, ale Ali Akca, Mieszaj, Rafał, mieszaj. Mieszać no. to dobrze będę... O co chodzi? Chodzi o to, że kiedy Papież przyjeżdża do y, Turcji, y, Ali Akça, to jest 80 bodajże rok, Ali Akça już jest najbardziej, jednym z najbardziej poszukiwanych tureckich przestępców, który zamordował y, jednego z le, redaktorów naczelnych Lewicowej Gazety. Piszemy o tym właśnie. Piszemy o tym jest najbardziej poszukiwanym y, mordercą. Z biegiem? Z biegiem, właśnie. Co się dalej dzieje? Zostaje, y, wcześniej zostaje złapany, zostaje umieszczony pod y, Stambułem, y, czy w więzieniu zostaje wojskowym umieszczony i z którego ucieka. Po prostu ucieka. I ten Zamali akcza później, y, kiedy papież przyjeżdża do y, Turcji, wysyła list, że chce go zabić. I to mhm. jest szaleństwo, które pokazuje, że to jest człowiek sterowany, bo później, kiedy doszło do tego zamachu 13 maja, okazuje się, że oni mówią, tak, to ten ekstremista, który już groził papieżowi, kiedy ten był w Turcji. Znaczy, żeby nie było wątpliwości. Jest gotowy, tak, jest, jest, gotowy gotowiec, jest gotowy. Gotowiec, no. gotowiec. I wszyscy już mówią, a, no to faktycznie. I poszło. Zgadza się, zgadza, tak? Zgadza się. I tu później już nie było dalszych pytań, szukania, bo było tak ekstremista, ale czy on, no tak on groził. przecież on go chciał już w Turcji zamordować. poszukiwany, przestępca, uciekinie. No idealny, jest, idealny Wszystko zgodny. się zgadzało tutaj, nie trzeba było szukać jakichś tam wątpliwości. Czy na przygotowany, miał... podejrzany. Tak, tak jest, od e, początku do końca. Od początku do końca. Nawet jakby go nie było na tym placu a był, to i tak można by było na niego wskazać. Niezależnie co by zrobił, tak. Dokładnie. Ja tylko jeszcze dodam o tym wątku francuskim, bo mhm. on też jest taki dosyć, bo można zadawać pytania, a dlaczego się potoczyło, a nie inaczej. Wtedy akurat, kilka dni przed zamachem 13 maja, w niedzielę, tak jak dzisiaj, wybory były prezydenckie we Francji. Rywalizował Valéry Giscard d'Estaing z tak, bo nagrywamy ten program 10 kwietnia. Tak z Mitterrandem. Tak jest, z Mitterrandem. I o co tutaj chodziło? Od wielu lat szefem um, SDEC, czyli wywiadu służb um, francuskich, był um, de Marange, bo tak się nazywał ten pan, bardzo wpływowy. A te służby wtedy były bardzo skompromitowane swoimi działaniami w Algierii, w Indochinach. Um, po prostu oni jak gdyby wiedzieli, że muszą osiągnąć jakiś sukces żeby później bo jeżeli wygra socjalista, żeby się z nim jakoś tak dogadać. Mhm. Naszym językiem można by powiedzieć, że przy nowych panach, żeby mogli zaistnieć. Mhm. Tak jest. I teraz y, wysłana delegacja do Watykanu y, przez tego Demaransza, ona miała doprowadzić do tego, że oni coś wiedzą, chcą pomóc i później ewentualnie, jeżeli uda się temu zapobiec, no to przy, przy rozmowach z nową władzą, bo zakładali, że wtedy ten mitrał może wygrać jakoś spozycjonuje ich inaczej oni dalej będą mogli funkcjonować jak wiemy z nieznanych dla nas przyczyn nie zostali przyjęci ci pułkownicy nie zostało to potraktowane w sposób taki poważny Walery Giscardin z przegrał, Mitterrand rozwiązał później te służby szef de Marange później zajął się prywatnym biznesem już do sprawy nigdy nie wracał ale słuchajcie, bo zastanawiające jest mimo wszystko przy takiej intrydze międzynarodowej mm. i przy tym Ali Akczy, który no w ogóle właściwie jakby, jakby podskakiwał, że on tutaj prawda, jest i on w ogóle chce zabić tego papieża, zanim mm. e, w ogóle na wiele miesięcy przed zamachem. E, I tak, Turcja jest wówczas w 80. latach w strefie wpływów, e, że tak powiem, tej Europy Zachodniej. Jest w NATO. Amerykanie, jak sami zresztą wspominacie, bardzo tam się obawiają pewnych przenikania z Bułgarii, hmm. też agentów. Bułgaria jest wówczas krajem należącym do bloku komunistycznego. Powtarzam to trochę, bo żeby też młodsi widzowie nasi wiedzieli, bo to 40 lat, słuchajcie, wstecz. I teraz, jak to jest możliwe, że z Turcji, kraju będącego w NATO, do Włoch, kraju też będącego w NATO, bez problemu przedostaje się zamachowiec, który ogłasza, wszem i wobec w ogóle, że on chce zabić papieża. Jest na placu Świętego Piotra. No bo wydawałoby się, że choćby Amerykanom, Jan Paweł II, to była postać dla nich pozytywna. I oni grali na Jana Pawła II, dużo się mówiło o, o tym, jak Reagan z nim współpracował. Finansowanie Solidarności, i tak dalej i tak, dalej, i tak dalej. Ewidentnie, i tak. prawda? Więc y Przegapiono, nie wierzono w to, że może dojść do takiego zamachu, że świat wówczas był rzeczywiście inny i, i wiesz, no, wtedy nawet papież nie, był, nie miał tak wielkiej ochrony, ten samochód Papa Mobil, który nie miał tych y, szyb kuloodpornych no. i tak dalej, i tak dalej. Czy to wynikało z tego, że wówczas żyliśmy w innym świecie i, niks, i nikomu do głowy by nie przyszło, że jakiś tam ali Akcha rzeczywiście będzie strzelał? Czy może jednak, no właśnie, ten spisek wykraczał poza kraje, poza kraje ja jeszcze, komunistyczne? Ja właśnie tylko to dodam a propos Turcji, bo to jest bardzo mm -hmm. ciekawy wątek. Mianowicie Turcja to głębokie państwo. Yy, tutaj yy, warto olbrzymie. powiedzieć olbrzymie, ale też takie, gdzie władze, wpływ na władzę miała mafia. Mm -hmm. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Abdullah Cetli, szef yy, Szarych Wilków, który prawdopodobnie przekazał pieniądze i broń, yy, akczy, w 1996 roku zginął w wypadku w Sukurluk. I to nie byłoby tym nic dziwnego, gdyby nie jechał z tureckimi parlamentarzystami, z szefem policji tamtejszej. Jak gdyby to był taki szok dla społeczeństwa, że jeden z najbardziej znanych terrorystów ginie w elitarnym gronie. towarzystwie. I to pokazało powiązania, te, które były. To jest o tyle ważne, że Turcja pomimo swoich tendencji do spojrzenia patrzenia na zachód, ona była krajem, gdzie rządziły różne powiązania, które niekoniecznie po prostu były takie jak główne, jak rząd po prostu. No i... I, wrac I wracając, myślę, że też świat był inny wtedy, na pewno. Pewne rzeczy były niewyobrażalne. Ale były służby takie jak chociażby radzieckie y, służby, które świetnie obracały się w tym i dla nich to, to, była po prostu, to był chleb powszedni. I myślę, że to, to, to my tu w Polsce, nawet na zachodzie mogliśmy y, tego nie zauważać. Dla nich to było, to było do zrealizowania, to był była jed, jedna z dróg y, przyblokowania zmian w Europie Południowo-Wschodniej. A czy polskie służby były w ogóle według Was na jakimkolwiek etapie informowane i wciągane do tej rozgrywki? Czy po prostu nie ufano nie i ufano. zakładano, że ponieważ papież jest Polakiem, to... To z Ewą Ewart właśnie rozmawialiśmy na ten tak. temat, a propos Gierka, z którym mhm. przeprowadziła wywiad. Odkąd papież został wybrany, Polak papieżem, Gierek powiedział... Znaczy skończyła się przyjaźń między Gierkiem a Breżniewem. Bo Gierek powiedział, że wszystkim jest Polakiem. W sensie, że polskim służbom, my to już piszemy o tym w książce. Niewykluczone, że Polaków chciano by wrobić. To byłoby najlepsze rozwiązanie, ponieważ to by spowodowało, że okej, okay, no, no, załatwiają wszystko, załatwiają wszystko, kościół w, w Polsce, załatwiają władze, wszelkie pomysły reformatorskie. Mamy 81 rok. Solidarność, solidarność przecież to, to pamiętajmy, że solidarność funkcjonuje jako związek zawodowy. Yy, w związku z tym, karnawał, no, Tak, yy, można tak powiedzieć, więc, więc yy, Sowieci świetnie by to wykorzystali, gdyby to wrzucić na, yy, na, na ekipę Jaruzelskiego. A jeszcze ważna rzecz, o którą zapytałeś, yy, jeżeli chodzi o środki bezpieczeństwa, informacja pewna, którą otrzymałem właśnie od Edwarda, jest taka, że dzień po zamachu wprowadzono detektory metalu przy wchodzeniu na plac Świętego Piotra, czyli można było wnieść wszystko tam praktycznie czy według was jest co, co jest jeszcze do wykrycia w sprawie zamachu na Jana Pawła II czego brakuje abyśmy mogli powiedzieć że znamy obraz sytuacji no wiem najlepiej byłoby mieć wgląd w dokumenty w Moskwie, w Moskwie. To wiemy, tak, tak. no to jasne ale też wiemy że nie będziemy mieli wglądu w ale dokumenty. Ale, możemy, ale na przykład Francja mogłaby to jest kraj przecież zachodni, to jest kraj w pełni przewidywalny, i akurat Francuzi mogliby coś podpowiedzieć. Chociażby Rumunii mamy to samo, jeżeli mówimy o tym wątku francuskim i rumuńskim. Mówimy o Bułgarii. Powiem tak, właśnie nasz znajomy. Przedstawił nam takie ciekawe informacje i dokumenty, na przykład z narady w biurze politycznym Partii Komunistycznej w Bułgarii, gdzie Todor Zivkov no żartował, że gdyby to buł bułgarski wywiad miał realizować, to papież by już nie żył. Mhm. To było, I to było opowiadane jako żart, nie jako poważne, poważna jakaś informacja. W związku z tym yy, mało tego, Ludzie, czy nawet ludzie władzy ówczesnej w Bułgarii byli przekonani, że Bułgarzy nie stoją tak naprawdę wprost za tym, za tym zamachem. Mówię o informacjach nie teraz, bo teraz oczywiście na pewno Bułgarzy by chcieli się w jakiś sposób wybielać, ale mówię, co wtedy się mówiło. No tak, ale... To to, to właśnie pokazuje, że... że że jest jeszcze dużo do, do, do zrobienia. Nie ja wiem, ale jednocześnie ten wątek bułgarski, który Rafał tak na początku zdecydowanie przekreślił i, i wyrzucił mhm. do śmietnika, no jednak trudno go całkowicie bagatelizować. No bo także w tej waszej hipotezie mhm. Bułgaria odgrywa tak. rolę i prawdopodobnie to jednak bułgarski wywiad w jakiś sposób odnajduje tego akczę i, i i wciąga go do tej gry, tak? Na pewno Bułgarzy w tym byli. Mówię Bułgarzy jako instytucja, wywiad mm -hmm. PGU, ale nie zapominajmy, to są też jeszcze relacje interpersonalne z oficerami. KGB na pewno też miało tych bardziej zaufanych, jakbym to mógł nazwać, może nie agentów tam w służbach, ale powiedzmy oficerów, którzy byli, a może i nie wiem, a może i byli również agentami radzieckimi. Dlaczego nie tak naprawdę? W związku z tym y, Bułgarzy w tym byli zdecydowanie, ale dlatego mówię, archiwa bułgarskie są, rumuńskie, są, francuskie. One są dostępne. O moskiewskich możemy zapomnieć w najbliższej przyszłości. Znaczy są dostępne jeśli te służby je udostępnią. No, to znaczy są w tym dos sensie dostępne, że Gdzieś są, są. Gdzieś są w świecie są. zachodnim. Te hmm. kraje. Ale nie możemy też zapominać o tym, że prawdopodobnie może tak być, że De Marange, y, nie przekazał dalej. Sprywatyzował swoje, sobie. Sprywatyzował. Jak. Jest też taka możliwość. On później działał w biznesie prywatnym, bardzo dobrze mu się wiodło. I tutaj też nie możemy też tego wykluczyć. Natomiast jeżeli chodzi o Ale ci oficerowie byli, sprawa była, to, to, to nie tak, tak, tak że tak, zniknęło. To czy jasne, jasne. Ale jeżeli chodzi o Bułgarów, to bardziej skłanialibyśmy się tutaj w tym, że oni byli podwykonawcami, którzy nawet mogli tego nie być świadomi. O to mhm. chodzi. Ale jeszcze musimy też jedną ważną kwestię poruszyć, która daje obraz kwestii, jeśli chodzi o Watykan jako taki, mianowicie słynna afera Ambrosiano banku. Banku, tak. I ona tutaj yy... To jest bardzo o tyle, o tyle ważne, że to pokazuje nam, do jakiego bagna trafił Wojtyła papież nasz. Tak, to pieniądze mafii e, zresztą e, dyrektor banku Watykańskiego znaleziony, powieszony w Londynie. E, Czyli tego Ambrosiano. E, Ambrosiano tak, tak, banku tak. Ambrosiano, e, na no, przez który przyszły pieniądze też tak, e, e, tak, tak, e, Watykańskie e, powieszony na jednym z mostów e, w Londynie. E, też niewyjaśnione nie, nie, nie nie, nie, nie zbrodnie. Tutaj, żeby też może też nie komplikować tego jeszcze bardziej, tylko podam przykład jednej osoby, mianowicie Paula Marcinkusa. Yy, bo to Dyrektora jest... Banku Watykańskiego. Właśnie. Yy, to był były ochroniarz. Kardynał. Kardy... Tak, to był yy, ochroniarz yy, Pawła VI, który uratował mu życie podczas pielgrzymki w, na Filipinach. Ten mu zaufał do tego stopnia, że mianował go tym szefem banku. I teraz nie będę wchodził szczegóły, jak to funkcjonowało, bo to by długo zeszło. Natomiast powiem, jakie były dalsze jego losy. Kiedy wybuchła afera, już rząd włoski nie mógł na to jak gdyby, patrzeć obojętnie. Kiedy były aresztowania na całym świecie, był też list gończy za Marcinkusem. Marcinkus był zamknięty w Watykanie. I z relacji, do jakich udało mi się dotrzeć, jeździł sobie swoim luksusowym samochodem, no bo nie mógł wyjechać poza Watykan, więc umilał sobie czas i ja, jeździł za bardzo się nie jeździł. No ale, ale, ale jeździł, ale jeździł. No ale w kółko mu jeździ się. I co się stało dalej? Po 1989 roku. Dobrze przeważam dobrze, że Watykan jest stacja benzynowa. Tak. Jest jedna, Sklep wolnocłowy. Jest stacja benzynowa. Czy byłem parę razy w Watykanie? Jest tak, jest stacja benzynowa. Ja mógłby dowieźli pewnie też jeszcze. <laughs> Aczkolwiek chodzi o co? Chodzi o to, jak się podczuł jego dalsze losy. On po 1989 roku przestał być już tym szefem banku, została osoba świecka. Papież później wysłał go z powrotem do Stanów Zjednoczonych, gdzie w wieku 86 lat zmarł na parafii bodajże w Arizonie. Żadnych konsekwencji, nic się z nim nie działo. Człowiek mózg całej afery takiej na, na dobrą sprawę, gdzie upadały banki, Franklin Bank w Ameryce, gdzie upadały banki w Niemczech w, Pewnie w Ameryce Południowej ileś? ileś... Firm hmm. poważnych. Tak, to jest niesamowita Chcecie, ale muszę, historia. Ale muszę Was zmartwić. Znaczy papieże oh. dbają o e, hierarchów kościelnych no. e, i raczej włos im z głowy nie spadnie. Najwyżej tak, a to jest stanien, przykład klasyczny. Przywiezieni albo do, do, do Watykanu, żeby ich ukryć, albo, albo z Watykanu gdzieś wysłani daleko w świat, żeby zniknąć to, z władzy. Czyli przysłowiowo do innej parafii. To, to już jak hasło brzmi. Drodzy widzowie, Sekielski online. Książka w czerwonej sieci. Rozlosujemy wśród widzów tę książkę z autografami autorów. Polecam. Bardzo interesujące i dające do myślenia dzieło. Powieść co prawda nazywana Sensacyjno szpiegowską o zamachu na Jana Pawła II. Ale gdy się ją czyta, to ma się wrażenie, że bardziej i więcej jest tutaj faktów niż fikcji. Ale na tym też polega talent autorów. Marcin Faliński, Rafał Barnaś. Bardzo Wam za tę rozmowę i za to spotkanie dziękuję. My również dziękujemy. Dziękujemy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.